Dobry wieczór. Właśnie będę jadł kolację. Schabowego będę. Odchodzić. A Krzysiek Żurek z jajeczkiem. A Krzysiek Żurek z jajeczkiem je. A właśnie chcę powiedzieć, że na samym początku chcę gorąco, serdecznie pozdrowić Dorotkę z Warszawy. Właśnie do mnie zadzwoniła dzisiaj i powiedziała, że ma wirusa, że będzie 2 tygodnie albo 10 dni w domu. No to życzę ci, przyżegnam się. Powiem dla ciebie, pomodlę się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako i my. I odpuszczam nasze winy. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Życzę Tobie, żebyś jak najszybciej doszła do zdrowia, żebyś więcej już nie chorowała i żebyś po prostu ufała. Właśnie będę teraz, pokażę właśnie schabowego będę jadł. Do tego będę. A chcę podkreślić, że szykuje się ogółem light. Chcę lighta zrobić. Ktoś mi chce zapłacić za hotel, ale nie powiem jaki hotel, bo hotel jest bardzo dużo w Białymstoku. Tak, tak, słucham. To czekaj Wojtek, skończ film na chwilę. Poczekaj, dobra, no to mów. No właśnie. Ta osoba dzwoniła. Okej, spoko. Spoko. Aha. A czekaj, a z posiłków to co tam jest? Też jakiś obiad o kolację jest też, czy w cenie? Aha, czyli śniadanie jest w dobie, okej. Szwedzki stół, na pewno. Dobra. Jakbyś chciał tam zamawiać coś do pokoju, z kolei jakąś pizzę, to ja poproszę wegańską albo wegetariańską z kolei. Szczegóły to już szczegóły, jasne. Dobra. Powiem, że ja teraz właśnie nagrywam i teraz mówię. Dobra, nie ma problemu. A teraz jem schabowego, powiedz. Tak. No, dobra. Spoko. Dobra, trzymaj się na razie. No. Znowu jakieś dzieciaki. No, pójdę zobaczę, kto to.
I zapraszam lajta na 18 w sobotę. Właśnie kapusta kiszona jest bardzo dobra. Można ktoś chce mi zaprosić do hotelu, żebym sobie odpoczął. Zrobił też lajta. A nie, non stop tutaj się kłócił, bo chyba widział ostatniego lajta, jak ja tutaj robiłem. Bardzo tą osobę serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za tą wspaniałą nowinę mi. To jak będę miał narzeczoną i żonę, to ty będziesz rozkazywał, tak? No. Ja tego nie rozumiem. Nie będziesz kurwa mną rządził. No widzicie.